Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Basi to Pasi. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was, muszę się schylić, na projekt Denko. Zrobimy sobie wielkie denko z tej siaty, jakie produkty ostatnio zużyłam. Zazwyczaj te filmy zaczynam tak samo, że nie pamiętam, kiedy było ostatnie denko, ale teraz naprawdę nie pamiętam. Podejrzewam, że co najmniej 3 miesiące temu, także te produkty już po prostu same zaczynają mi z tej siatki wychodzić. Więc najwyższy czas na taki filmik. Wiem, że bardzo ten content lubicie, ponieważ tutaj macie recenzję bardzo może krótką, ale naprawdę treściwo obszerną, może obszerną, bo tych produktów jest dużo, które faktycznie zużyłam, bo w większości są to w 100% zużyte opakowania. Także co, nie przedłużając, kawa, herbata bądź cokolwiek chcecie w dłoń i zaczynamy projekt Denko. Zapraszam. Standardowo, jak to jest w tych filmikach, będę wyciągała po kolei kosmetyki. Tutaj będziecie widzieć lekko w kadrze tę siatę. Na dole, na podłodze mam rozłożony koc, żeby te kosmetyki zrzucać, ale nie bezpośrednio na podłogę, tylko właśnie na kocyk. Także lecimy sobie po kolei. To, co widzę, jakie tutaj mam opakowania zużyte, to bardzo krótko na ten temat. Jeśli nie oglądałeś, nie oglądałaś mojego filmu z ulubieńcami kosmetycznymi, z pielęgnacyjnymi 2022, to serdecznie Cię zapraszam. Tutaj, myślę, że z tej strony podlinkuję ten film. I tam mówiłam o tych trzech gagatkach, czyli mianowicie dwa zużyte opakowania płynu micelarnego Mixa. Jest to płyn micelarny do skóry suchej, przesuszającej się, który rewelacyjnie mi się sprawdził. No chyba nie muszę mówić, że mi się sprawdził, skoro był w ulubieńcach roku. I kolejna rzecz to jest żel. Łagodny żel do mycia buzi od Inimini. Ta sama historia, chyba tylko nie wspomniałam w tamtym filmie, że on też w składzie ma czystek, który bardzo fajnie działa na skórę trądzikową. Oba produkty świetnie mi się sprawdziły. Płyn micelarny, który doczyszcza ładnie zarówno makijaż, jak i SPF-y. Nie podrażnia skóry, nie jest właśnie przesuszona i nie jest zaczerwieniona, gdzie przy cerze mojej naczynkowej miewałam z tym problemy, więc fajna składowo, nic nie szczypie w oczy. Jeżeli chodzi o żel, też nie szczypie w oczy, dodatkowo lekko już nawilża tą skórę, nie ściąga tej buzi, zostawia taką fajną warstwę, ale bardzo przyjemną, bardzo skutecznie myje twarz, nie pieni się mocno, ale nie ma problemu z rozprowadzaniem i też jest dedykowany do skóry atopowej. Więc jak macie jakieś problemy, to serdecznie Wam rekomenduję ten produkt. Bam, poleciały. Kolejna rzecz, którą zużyłam, wreszcie, chociaż to był produkt, który bardzo fajnie mi się sprawdzał, wygląda tragicznie, no bo ma zacieki spod prysznica, mianowicie szampon. Bingo Spa szampon, przepraszam, to nie ten szampon, dwa szampony mam z Bingo Spa, które dostałam w paczce PR-owej. O, tu jeszcze jakiś pitoglutek mi został. I produkt, za którym będę bardzo tęsknić i który był po prostu ok. Produkt, który był ok, to jest szampon borowinowy. Peach Shampoo, no wygląda tragicznie, bo tak jak mówię, są zacieki. To był szampon oczyszczający, naprawdę bardzo dobry, ale jak to bywa z szamponami takimi naturalnymi, oczyszczającymi, raz się mocniej pienił, raz się nie pienił, natomiast jeżeli chodzi o użycie, to bardzo spoko. A druga rzecz, za którą będę tęsknić, to jest to serum szamponowe z olejem arganowym, też z Bingo Spa, które rewelacyjnie mi się sprawdziło. Tutaj jeszcze taki glutek, można powiedzieć, jeden schodzi, ale już ciężko było go wydobyć. Mogłam jeszcze wodę dodać i jakoś by poszło, no ale nevermind. W każdym razie bardzo lubiłam ten produkt i one są mega wydajne. Tego jedyne, co to mi syn trochę wylał, jak dostałam tylko paczkę PR-ową, to odkręcił i wylał mi z 1/3 butelki, ale pomijając ten fakt, to przez rok korzystałam ponad z tego produktu i to tak systematycznie, co każde mycie, jako drugie czyszczenie skóry głowy, żeby łatwiej wam było to policzyć, to ja myję głowę tak 2 razy w tygodniu. Więc 2 razy na tydzień go używałam przez rok i chyba 2 miesiące, także naprawdę spoko. A jeszcze była niepełna buteleczka, bo tak jak mówię, synek trochę wylał. Tego jakoś troszkę krócej może, ale podobnie. Także serdecznie Wam polecam te produkty. Kolejne produkty, które też u mnie znacie. Tu mam chyba tylko jedno opakowanie tego. Teraz sprawdzę, żeby nie pomylić. Tego jak zwykle mam opakowań bardzo dużo. A mianowicie, już tak do brzegu Baśka. Produkty od Yoop. Cały czas je lubię, bardzo często Wam ich nie pokazuję w denku, tylko od razu wyrzucam te opakowania, nawet wczoraj. Też pozbyłam się właśnie takiego z dozownikiem, takiego uzupełniacza, ponieważ no nie chcę bębnić co denko o tych produktach, ale że ostatnio o nich nie mówiłam, znowu ucichło, to po prostu przypominam, że ja produkty Yoopa, te mydła do rąk uwielbiam. To są jedyne mydła, już nie mam ochoty innych testować, które też nawilżają tę skórę i nie przesuszają rąk. Kiedy często jemy
myjecie, zwłaszcza to jest odczuwalne, a niestety u nas było ostatnio, w sezonie chorobowym, no i wiadomo, żeby gdzieś tych zarazków nie przekazywać dalej młodzieży, hucznie nazwane dzieciom, czy sobie nawzajem, no to ręce częściej myjemy. Dezynfekujemy i one potrafią się przesuszać, z tymi mydłami nie ma tego problemu, możecie kupić całą butelkę, to akurat mam zimowe ciasteczka, to było kupowane w 2021 roku, tylko ja często po prostu zostawiam sobie butelki, jak mi się podobają i przelewam, wiecie, właśnie z dozownika, a tu mam u nich takie woreczki, jak jeszcze nie znacie, chociaż nie wiem, jak można nie znać Jopa. To mój jeden z ulubionych, wanilia, cynamon, też Wam polecę i jeden z tańszych na promkach. Często w ogóle na Allegro w Dopiece nie można trafić wanilia, cynamon bądź werbena. No jeżeli macie te takie limitowane wersje, to one są droższe. Przechodzimy sobie dalej i tu patrzę, czy jeszcze mam jakieś zużyte opakowanie, ale przepraszam, jeszcze jedno, wanilia, cynamon, także też zostawiłam podwójnie. I jedno teraz zużyłam, ale one mają bardzo długą wydajność, naprawdę bardzo długo się korzysta z tych mydeł. Kolejna rzecz, które zużyłam, nie mówiłam w ulubieńcach roku, pielęgnacyjnych 3, 4, 5, 6, 7, 8, o matko, to ja nie wiem ile nie było Danka. Nie mówiłam w ulubieńcach pielęgnacyjnych zeszłego roku, ponieważ to był ulubieniec 2021, którego cały czas korzystam, ale no co ulubieńcy roku nie będę o tym bębnić. Mianowicie plasterki Cosarex. Są to te plasterki takie na niedoskonałości. Tutaj w paczce macie 24 plasterki. Otwieracie je sobie, macie w takim blistrze z folijką i te plastry są różnej wielkości. Kilka macie takich naprawdę dużych, na dużych nieprzyjaciół na twarzy. Bardzo dużo takich malutkich. No i kilka też takich średnich, już nie wiem dokładnie jak to tam liczbowo się rozkłada, łącznie jest ich 24 i polega to po prostu na tym, że jak macie jakieś nieprzyjaciela, naklejacie sobie ten plaster na to i on Wam wysysa wszystko z wnętrza, czyli nie wyciskacie, nie robicie sobie dziobaków, nie robicie sobie przebarwień też dzięki temu. No i jak Was coś swędzi, to wiecie, nie dotykacie tego miejsca, no bo jest tam plasterek. Zarąbiste jest to, że można te plastery nosić pod makijażem i one są prawie niewidoczne, nawet w niektórych filmach taki plasterek miałam na sobie i nikt na to nie zwrócił uwagi, a przynajmniej nikt mi nie napisał. Więc może po prostu mam fajną, na pewno mam fajną audiencję, tak i tak fajną tutaj widownię, która taktowo, z taktem potrafi się zachować. 8 zużytych, no jak tik tak, jak miałam gorszy okres, to już nie szczędziłam, tylko używałam. Ja te plastry zamawiam na Allegro, tam jest najlepsza cena i one różne kosztują, ponieważ teraz przy inflacji wszystko zdrożało i nawet widzę po plastrach, jak u jednego producenta, którego zawsze kupowałam, no zazwyczaj kosztowały naprawdę fajnie, plus 13 zeta za taki właśnie blister, za jedno opakowanie, to nagle zaczęło kosztować prawie 17. No ale na innych stronach internetowych udaje mi się gdzieś tam dorwać za 15 i to też nie jest zła cena, czasem za 14. Ok, kolejne rzeczy. Tutaj widzę, że mam Isana, kulę do kąpieli. Kulę do kąpieli, gdzie tak naprawdę w tym denku powinnam zaprosić, zrobić to we współpracy i zaprosić moją córkę, ponieważ ona za jednym razem kiedyś chciała mi zrobić chyba przyjemność i taką kulkę jej dałam. No to już do końca jej mi je zużyła, a potem tylko chyba jedna mi została. Więc tak naprawdę no, tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o te kule, to ich tu było 6, tak, bo dwa razy po 3 różne zapachy. Jeżeli chodzi o te kule, to jest niby 3 razy po 2 sztuki, to właśnie one tymi sztukami się różniły, bo na przykład jedna różowa dawała bardzo słaby kolor, druga dawała taki naprawdę róż unikorny, więc córka była zachwycona, tak samo fioletowa, jedna bardzo fajnie zabarwiła wodę, druga nie do końca i z pomarańczowymi, czy tam właściwie bardziej to była żółtymi, żółte, to jest pumpkin, ale to bardziej żółte były te kule, było też żółte, pomarańczowe, o. Kolorów było więcej niż tutaj pokazuje paczka. To też jedna dawa większy kolor, druga nie. Natomiast jeżeli chodzi o użycie przyjemnie, no fajna taka frajda do kąpieli, więc Wam polecam. Cena też przystępna, ja dostałam to w prezencie od przyjaciółki, także Justyś daje znać, że Zosia była zadowolona. Kolejne rzeczy jeszcze w takich paczkach, blistrach i w tym stylu, które są. To moi drodzy, to mam chyba tylko te dwie. Mianowicie jedno to jest z Oriflame'u Love Nature. Chusteczki z olejem z drzewa herbacianego, którymi można przeszyć twarz. Jeżeli macie niedoskonałości, nie zużyłam wszystkich. Tu jest 25 sztuk, podejrzewam, że zużyłam z 10. Średnio się to u mnie sprawdziło, może nie do bubli. No ale tak nie do końca, już te chusteczki wyschły w ogóle, więc tak nie bardzo Wam polecam. Natomiast to coś, co Wam polecam i też jest z Oriflame'u, to jest to Insta Cool. I tutaj mamy hydrożelowe płatki pod oczy i one bardzo fajnie się sprawdzają. Podoba mi się to właśnie, że są żelowe, więc bardzo dobrze tej buzi się trzymają. Są większe i przez to, że są hydrożelowe, to nawet jak ja ich nie trzymam w lodówce, tylko trzymam je w drugiej łazience, gdzie tak nie paruje, bo tam nie ma prysznicy ani wanny,
To fajne, takie ochładzają mi te okolice pod okiem, także bardzo lubię ich używać, więc co jakiś czas sobie je zamawiam. Tu widzę, że mam pustą siatkę, która zazwyczaj jest na bubble, taki woreczek strunowy, więc dobra wiadomość, że bubble na razie się nie szykują, nie było takowych. Kolejne produkty, może wyjmę coś, o czym wiem, że mówiłam niedawno. Oj, aż 3 zużyte. No, to musiało kadenka nie być. 3 zużyte SPF-y. Jeżeli chodzi o pierwszy, bo o nim wspominałam w ulubieńcach roku 2022, jeszcze raz Was zapraszę na ten film, to CeraVe. I jest to krem, który kupiłam z zamysłem, miałam uczulenie kontaktowe na buzi, musiałam kupić coś hipoalergicznego, coś takiego, wiecie, do skóry nawet atopowej, bardzo delikatnego. Nie zauważyłam, że to jest dopisek, bo możecie kupić zwykły taki krem, taką wersję, albo właśnie z SPF-em, to jest SPF 25. No, czyli na krócej Wam po prostu ta ochrona starczy, ale krem bardzo fajnie, bardzo dobrze nawilża, bardzo fajnie nawilża. I rzeczywiście ochrona była, taka kołderka, powiedziałabym, że dla buzi, ale o tym w filmie z ulubieńcami, więc tam Was zachęcam, żeby go obejrzeć. I 2 pozostałe filtry, o których nie mówiłam w ulubieńcach roku. W sumie, dlaczego? Oba się nie sprawdziły, tak na dobrą sprawę i być może, że będę do nich wracać, nie wiem, natomiast to nie było takie ach, że takie creme de la creme, więc nie mówiłam o nich w ulubieńcach. Jeden na pewno był w ulubieńcach miesiąca i to jest mianowicie od Manaslu Outdoor. Manaslu Outdoor, ta ochrona SPF 30. Podkreślam to, ponieważ oni mają w swoim asortymencie 2 kremy z SPF-em. Jeden jest 50, który się u mnie nie to, że nie sprawdził, bo on się sprawdził, ale do ciała. Na twarz to po prostu był taki tłuścioch i się świeciłam jak psu, wiecie co? Więc nie wyobrażam sobie na niego jeszcze nałożyć na przykład makijaż, ale na wakacjach mi się sprawdzał, szczególnie na okolice takie bardziej newralgiczne, jakieś ramiona, na plecy, czy tam gdzie się spaliłam, to naprawdę spoko, tak samo mój mąż korzystał. Natomiast SPF 30 bardzo, bardzo fajny, nie bieli, bo ma w ogóle taki koloryt lekko żółtawo-pomarańczowy. Szybko się rozprowadzał, nie świeciła się aż tak skóra, chociaż był glow, ale nie taki jak po tej 50, także ten Wam mogę polecić. I jeśli chodzi o drugi krem, to już mamy SPF 50+, i to jest kremik od Mia. Żyjący krem SPF 50+, PA i 3 plusiki, twarz, oczy, dekolt. Jest to krem, który się u mnie sprawdził, natomiast krem, który jednak trochę mnie bieli i szczególnie jest to widać przez pierwsze pół godziny, że jestem takim duszkiem, więc za to mu jakiś tam minusik odejmuje i dlatego nie był w ulubieńcach roku. Natomiast później, jak się do niego przyzwyczaiłam, to jakoś tak nie zwracałam aż tak na to uwagi i z drugiej strony dzięki temu, że lekko mnie wybielał, to nie byłam zarzewiona jak świnka Piggy przy mojej cerze naczynkowej, więc wiecie, zawsze jakiś plus można zamienić, jakiś minus można zamienić na plus. Także w ogólnym rozrachunku Wam polecam, był spoko, fajnie się całkiem wchłaniał, natomiast trochę czasu potrzebował, zanim nałożyłam SPF na niego, ale ogółem ok. Pielęgnację tu mamy, zaraz przejdziemy do kolorówki, bo też coś zużyłam. Może przejdę jeszcze do jedynego produktu, który też się pojawił w ulubieńcach roku i wydaje mi się, że to jest tylko ten jeden z tych, które tu widzę. Czyli Retimax. Retimax 1500, przepraszam. To jest ta maść ochronna z witaminą A. Ja kupowałam Retimax, teraz mam jakieś innej firmy i wcześniej też miałam inny rodzaj, natomiast wszystko się jakby odnosi do maści witaminowej z witaminą A. Ja ją uwielbiam używać na usta. I odkąd w zeszłym roku, nawet w pierwszej połowie roku miałam uczulenie kontaktowe, gdzie też przeszło mi to na usta, zrobiłam się taka ala naturalna konturówka, znaczy nie naturalna, ale w sposób samoistny, bez konturowania, wiecie o co chodzi, bez produktu z kolorówki, to w ten sposób już dermatolog mi poleciła, że cokolwiek będę nakładała na twarz, czy to makijaż, czy wcześniej właśnie pielęgnacje, kremy, nieważne jakie, zaczynam od zabezpieczenia ust, żeby właśnie do żadnego uczulenia nie doszło na ustach i w ten sposób to robię. Robię to właśnie maścią witaminową. Uwielbiam, mówiłam o niej właśnie, nie mówiłam o niej w ulubieńcach roku zeszłego, ale Wam zrobiłam taki słocza, można powiedzieć, tak, przebitkę, bo zapomniałam po prostu o tym produkcie powiedzieć. Natomiast on mi się bardzo fajnie sprawdził. Dobrze, były achy i ochy, więc może coś o produkcie, który mi się nie sprawdził. W sumie on może mógłby pójść do bubli, ale dobra, już powiem Wam o nim dzisiaj. Mianowicie jest to dezodorant od Bibio, czyli Ewa Chodakowska, chia i kwiat japońskiej wiśni. Naturalny dezodorant w rolonie, tak? Czyli w tym po prostu sztyfcie. Jest to dezodorant, który no po prostu mi się nie sprawdził. Szczerze mówiąc, mogłabym o nim powiedzieć w bublach, bo tutaj ochrony nie widziałam. Jeżeli chodzi o zapach, to taki delikatny, więc tutaj jak najbardziej na plus. Natomiast trochę się kleił pod tymi pachami, no i tak jak mówię, nie był skuteczny. Także u mnie po prostu się nie sprawdził i wydaje mi się, że my jego czasu nie będziemy tracić.
Kolejne rzeczy, to może teraz coś dla odmiany do ciała, ale do ciała widzę, że mam chyba tylko jeden produkt Wam do pokazania. Tak, jeden do ciała, jeden do włosów. Zacznijmy sobie od ciała, to mamy produkt od Fluff. I to jest też jeden z prezentów, który dostałam od przyjaciółki. Bardzo często od przyjaciółki dostaję produkty Fluff i fajnie, bo mogę sobie je rzeczywiście w szerszej gamie potestować. To jest akurat śmietanka do ciała, śliwki w czekoladzie, już kiedyś miałam jogurt, truskawkowy bodajże chyba i fajnie się sprawdził, czyli właśnie też do ciała, taki balsam. Ten jest śmietanką, czyli on jest dedykowany bardziej na ten okres jesień-zima, natomiast ja jeszcze w lecie z niego korzystałam. Fajnie mi się sprawdzał, bardzo zbita konsystencja, natomiast nie ma problemu, żeby ją rozpracować. I bardzo wydajny produkt, ładnie pachniał, także wszystkie balsamy są i jogurty w miarę podobne z Fluffa, tak bym mogła powiedzieć. Wszystkie są dobre, wszystkie są takie ok. Nie wiem, czy aż tak mnie urzekają, ale ja nie jestem balsamocholiczką, więc raczej w ulubieńcach roku się balsam nie trafi. Natomiast były naprawdę bardzo dobre. I patrzę sobie dalej i jeżeli chodzi o produkt do włosów, Batiste, tutaj zużyłam to dosłownie na dniach, suchy szampon do włosów. I to jest o zapachu, chciałam powiedzieć smaku, o zapachu wiśniowym, mam już drugi w zastępstwie, ja z nich bardzo długo korzystam, bo jeżeli chodzi o suche szampony, to rzadko z nich korzystam, więc na długo mi starczą, także zazwyczaj kupuję te mniejsze opakowania, 50 ml i nawet chyba na rok taki szampon mam, no ale on się przydaje raz na jakiś czas, żeby odświeżyć włosy, jak muszę gdzieś tam wyjść, a wiecie, nie mam czasu umyć, czy właśnie na wakacjach, po jakimś basenie, no to wtedy używam takich produktów. Krótko i na temat, bo te rzeczy były w ulubieńcach, to tak, krem, kawę proszę, Natu Handmade, moje kolejne opakowanie, nie wiem już które, czwarte na pewno, czwarte albo piąte, uwielbiam. Tutaj jedyne co, to dziecko się bawiło, więc niestety mi słoiczek tu poszło, ta nakrętka. Natomiast uwielbiam ten krem, pachnie espresso, teraz już nie czuć, jeżeli tylko lubicie kawę, no to jest krem dla Was. Pięknie nawilża skórę pod okiem, ma taką lekko oleistą formułę, tutaj taką kremową, zbitą, ale pod wpływem ciepła dłoni, palca, robi się oleista, pięknie się utrzymuje, szczególnie go Wam polecam na noc, chociaż na dzień w mniejszej ilości też można. No i to, co jest fajne, to też minimalizuje, delikatnie, bo delikatnie, umówmy się, jeżeli macie naturalne cienie pod oczami, od dziecka, no to one nie znikną. Natomiast chyba, że jakoś chirurgicznie, tak plastycznie. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki, to lekko neutralizuje te cienie, więc jak najbardziej spoczko. Także super mi się sprawdził po raz kolejny i to jest produkt, do którego będę wracać i wracać i wracać i wracać i wracać. Następna rzecz to jest Uzdrowisko. Od nich mam tylko chyba jeden produkt do pokazania, tak? I to jest fitodyzująca ampułka booster, redukująca zaczerwienienia. I ta ampułka, moi drodzy, to już była moja druga sztuka. Zużyłam ją w zeszłym roku, natomiast to jest ulubieniec 2021. Także dzisiaj też nie chcę, żeby ten filmik był super długi, więc tutaj Wam podlinkuję ulubieńców jeszcze nie zeszłego, tylko już sprzed dwóch lat, można powiedzieć. 2021, tam mówiłam o tym produkcie więcej. Skoro był w ulubieńcach roku, no to super mi się sprawdził. Produkt, o którym zbędnie nie będę mówić, bo był so-so. Czyli pomadka Life, taka jest nazwa, czyli to jest chyba po prostu pomadka z firmy Superfarm, po prostu od nich. Pomadka jak pomadka, nic rewelacyjnego, raczej nie polecam i w ogóle ten gwint już taki jest strasznie luzowata jest ta, wiecie, zatyczka. Specjalnie to nie nawilżało ust niestety. Dobrze, lecimy dalej, bo już gadam 20 minut. Kolejna rzecz. O, jeszcze jeden produkt mam z Bingo Spa i to jest One Minute Fast Serum, czyli szybkie serum do pielęgnacji twarzy, szyja i dekolt. Jest to serum, które nie pamiętam, jest szansa, że było w ulubieńcach miesiąca albo i nie. Serum, z którego ogółem byłam zadowolona, natomiast nie jest to coś, po co będę wracać. Nie. Jeżeli chodzi o produkty Bingo Spa, ogółem mam dobre z nimi wspomnienia, dobre skojarzenia. Natomiast jeśli chodzi o to, do czego bym wracała, to raczej to tylko, myślę tak, do tego serum, szamponowego serum do włosów z olejem arganowym, a to spoko, natomiast no szabu też nie było. Fajnie, że produkt jest duży, bo tu mam 135 gram, więc jak na serum takie kremowe, bo to jest serum w kremie, to spoko, no ale szabu, tak jak powiedziałam, nie było. To, z czym też szabu nie było, jeszcze Wam pokażę, to tu mam tak, dwa produkty mam od Bielenda i to są produkty, które wygrałam w konkursie i pokazywałam Wam to w paczce takiej właśnie w Vlogmasie 2021. Były dwa produkty, jeden mnie chwycił za serce, drugi tak średnio. Może zacznę od tego średnio. Na początku byłam bardzo zadowolona z tego toniku, mleczny tonik kojący.
Super Glab. Jest to ta wersja taka fioletowa i to jest dedykowana wersja chyba do skóry trądzikowej, ile się nie mylę. Skóra wrażliwa, delikatna, dysfunkcyjna, osłabiona, sucha, odwodniona, problematyczna. No niestety ja z tego toniku na początku korzystałam, a później po prostu pozbyłam się, on się przeterminował, bo on jest ważny chyba tylko 6 miesięcy od otwarcia, znaczy tylko, no po prostu 6 miesięcy, a ja miałam problem z właśnie uczuleniem kontaktowym, moja skóra była podrażniona, potem się okazało, że mam trądzik różowaty i nie mogę korzystać z takich rzeczy. A że no jednak gdzieś tam tą, wiecie, ręką dotykałam, no to już nikomu tego produktu nie oddałam. Wylewałam go na dłonie, a nie na wacik, więc stwierdziłam, że nikomu go nie oddam. Także no, komuś na pewno by się sprawdził, bo podejrzewam, że to nie jest zły produkt, ale po prostu do mojej skóry na ten moment przynajmniej niestety nie. Ale drugi produkt, który bardzo fajnie mi się sprawdził i wiem, że o nim było bardzo głośno i to chyba też w zeszłym roku na YouTubie. I ja koniec końców go nie dałam w ulubieńcach roku 2022, bo stwierdziłam, że on był spoko, ale chcę być z Wami szczera i chcę, żeby naprawdę te produkty takie były, wiecie, taka wisienka na torcie, tak? Wszystkie takie naprawdę, że ja wiem w 100%, że do nich wrócę, a on był bardzo dobry, ale nie wiem, czy będę do niego akurat wracać, to też zależy. Bo wiem, że w niższej cenie mogę znaleźć coś tak samo dobrego, a mianowicie, nie wiem, może wrócę, może nie, to jest takie na takiej zasadzie, mianowicie jest to z tej serii Super Lab i jest to krem, który jest z ceramidami. Krem intensywnie odżywczy na noc, bo też mają wersję na dzień na noc. Fajne, powiedziałabym, że to taki plaster na skórę, tak jak to CeraVe było takim plastrem na skórę i ukojeniem. Jeśli chodzi o dzień, to tutaj miałam takie same uczucie na noc. Więc naprawdę bardzo spoko. Fajnie, że ma ceramidy. Widzę, że mają też dobre działanie dla skóry, takie odbudowujące, właśnie regenerujące, odżywcze. Super, że jest pompka. Natomiast no, w tym produkcie, mówię, dostałam, jeżeli miałabym sama kupić, no różne cenowo gdzieś tam przedział tych kosmetyków kupuję, więc może on nie jest jakiś bardzo drogi, no ale tani też nie jest i ciężki do dostania. Więc żebym miała na niego czatować, że to musi być tylko i wyłącznie ten krem, to nie. Jeśli się trafi na promocję i będzie dostępny, to kupię. Natomiast no też nie tak, że to życia bez niego nie widzę, wiecie. Produkt na komi. Rzadko teraz, kiedy coś się ode mnie z na komi pojawia, bo rzadziej akurat z tej firmy korzystam, natomiast jak najbardziej lubię. I tu mam Mask Against Blackheads, czyli po prostu jest to maska na pory, a właściwie antypory, tak, żeby tych porów było jak najmniej, żeby je zminimalizować. I dokładnie tutaj mamy maska do twarzy przeciw zaskórnikom, nie porom, sorry. Oczyszczająca maska do twarzy, kwas salicylowy w połączeniu z czarną glinką odbudowuje i zwęża pory, usuwa martwe komórki z powierzchni skóry, bla bla bla. 50 ml, nie zużyłam do końca, bo tak jak powiedziałam, miałam kłopoty z cerą, też przy trądziku różowatym nie są polecane takie rzeczy, tylko raczej, żeby tą pielęgnację zminimalizować, więc zużyłam, myślę, pół, nie no więcej, 3/4 opakowania, ale w zeszłym roku bardzo rzadko z niego korzystałam, przeterminowo się musiałam się pożegnać. Wcześniej wydaje mi się, że mi ta maseczka pomagała, przynajmniej wygładzała mi tą skórę, nie wiem, czy miałam aż tyle mniej zaskórników, ale na pewno ładnie oczyszczała i nie podrażniała, natomiast w zeszłym roku za bardzo z niej nie korzystałam i ona sobie tak leżała, może na początku roku. I po prostu zdychałam, można tak powiedzieć. Kolejna rzecz to jest Kloshi. Jest to kosmetyk, który dostałam w paczce PR-owej, mianowicie sama go sobie wybrałam. Illuminating Cream, czyli jest to kolejny SPF. To przepraszam, to już mamy 4 SPF-y, to sporo. Długo musiało nie być dymka. Jest to SPF 30, oni w swojej ofercie mają 2, 50 i 30. 50 się u mnie nie sprawdziła, bo wygląda tak pomarańczowo na twarzy, więc głównie dlatego. To mój mąż. I jest taka tępa w odczuciu. Ten już był lepszy, natomiast całkiem niezła konsystencja, fajny glow, to pamiętam. Te produkty lekko się lepią, przynajmniej ta 50, właśnie nie pamiętam jak 30, może mniej. Natomiast on sam w sobie dalej dawał taki koloryt, no i nie do końca. Jednak teraz się tak bardziej upewniłam, że wolę produkty bez kolorytu, jeżeli chodzi o SPF-y, chociaż na dniach kupiłam na promocji kolor, który, znaczy SPF, który jest z kolorem. Ale jest tak zachwalane w internecie, że stwierdziłam, że chcę go przetestować, a akurat był dostępny, a też ciężko było go kupić. Może Wam zdradzę, kupiłam ten chyba tak, od Nivea. W każdym razie od Nivea SPF 30, czy 50, 50, SPF 50, Nivea Illumi, jakoś tak, już nie chcę, nie pamiętam dokładnie nazwę, natomiast on był bardzo taki popularny w zeszłym roku i ciężko go było dorwać, więc dopiero teraz kupiłam aktualnie, jak ja to nagrywam, to jest na promocji w Rossmanie 30 zł taniej, więc
najtaniej w internecie, opłacało się. Natomiast tutaj, wracając do brzegu, tak, znowu się rozgaduję, to kolorystyka nie do końca mi pasowała, więc za taką cenę to wolę kupić coś innego. Także akurat jeżeli chodzi o kloszki, no widzicie, dostałam paczkę PR-ową, ale no, mówię Wam po prostu jak jest, szczerze. Nie do końca to był mój flow, nie do końca ten flow złapaliśmy. I przechodzimy sobie, moi drodzy, a nie, jeszcze dwie rzeczy z pielęgnacji i obiecuję, że już będzie kolorówka na sam koniec. Dwie rzeczy pielęgnacyjne, jeszcze dwie do ust. Tamten, tak jak mówiłam, balsam był bardzo słaby. Tutaj kolejny balsam to mamy Nape chyba, czyli marka niemiecka, nie znam niemieckiego, więc mnie poprawcie, uwielbiam. I rzecz, która średnio się u mnie sprawdziła, to, a też była polecana w zeszłym roku, więc się skusiłam, pomimo że nie lubię takiej aplikacji balsamów, to jest to NAM masełko, można powiedzieć, do ust. Natomiast ona jest w formie błyszczyka. Ja bym powiedziała, że to jest błyszczyk zamknięty w słoiczku, więc wiecie, jak błyszczyki potrafią się lepić i jakie są takie oleiste, więc jeszcze wyobraźcie sobie, że w tym błyszczyku paciacie palec. Więc no to nie jest moja konsystencja, bo polecane, że bardzo fajnie to usta regeneruje. Jak możecie zobaczyć, no u mnie zużycie jest, ale zostało produktu bardzo, bardzo dużo, ale ja już go nie zużyję, też mógłby być w bublach. No chociaż to był bardziej taki produkt, jak tu mówi maksymaleczka, mech, niż żeby w ogóle się nie sprawdził. No ale nie polecam. Kolorówka, tak. Zacznę sobie od ulubieńca Forever. Nie, to są dwa różne produkty. A wyglądały bardzo podobnie, ale też podobnie wyglądają na skórze. Czyli dwa korektory pod oko, w ogóle korektory też mogą być na twarz. I jeden to jest mój ulubieniec Forever, o którym już wiecie, czyli Hypoallergenic od Belle. Cover Eye and Skin Concealer. Ja Wam ten produkt już polecałam wielokrotnie, od chyba 2021 roku się w nim zakochałam. To już jest moje zużyte, nie wiem, które opakowanie. Trzecie na pewno, ale chyba wydaje mi się, że czwarte. Może to jest trzecie, a czwarte mam już otwarte. O! Czwarte mam już otwarte. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Uwielbiam. Pięknie wygląda. Ja tu mam odcień 20 light. Miałam też kiedyś 10, ale 10 jednak była za jasna. Także jeżeli jesteście blaciochami jak ja, to mimo wszystko polecam 20. Bardzo fajny aplikator. Taki błyszczykowaty, ale taki bardziej płaski, ze szpatułką. Super kremowa konsystencja. Nawilża te oko, nie obciąża i właśnie tak odbija lekko światło, ale też kryje. Ma delikatne, delikatne. Średnie krycie może. Ona nie jest mocna, ale jest w pytkę. Ja nie narzekałam. Natomiast coś, co ma, przepraszam, jeszcze lepsze krycie, może nie do końca trafiłam aż tak super z kolorem, chociaż takie lekko żółte barwy też fajnie wyglądają przy cerze naczynkowej, więc on mi się na twarz sprawdza. Coś, co ma takie same właściwości jak ten od Belle, a jeszcze trochę lepiej kryje, cenowo wygląda, wypada podobnie, bo to jest niska półka cenowa, to Claressa. I tu mamy Smooth Maker Concealer. Mówię dokładną nazwę, bo Claressa też wypuściła jakieś trochę nowości na jesieni zeszłego roku, między innymi właśnie też inny korektor, taki z aplikatorem Jumbo. Natomiast tutaj w przypadku tego Smooth Maker mamy aplikator dokładnie taki sam, bym powiedziała, jota w jotę jak w Belle, czyli szpatułka płaska. Bardzo fajnie się u mnie sprawdza, jeżeli chodzi o odcień, to ostatnio sobie to sprawdzałam na potrzeby innego filmu. On był w ogóle w ulubieńcach zeszłego roku, więc zapraszam do ulubieńców ponownie, żeby obejrzeć. I to jest odcień 3, Vanilla. I skoro mówimy o świetlistej cerze, takiej powiedziałabym satynowej i bardzo dobrym kryciu, za wcale nie wysoką półkę cenową, chyba że kupicie to w Rossmanie, to nie polecam, to mówimy o podkładzie. I to jest jeden z moich ulubionych podkładów, czyli od Max Factora Radiant Leaf. Long Lasting Radiance All Day Hydration. I to jest podkład z SPF 30, no ale na to bym kompletnie nie patrzyła, bo jak wiemy, żeby używać odpowiednio SPF-ów, to trzeba ich użyć więcej, więc tutaj byście sobie zrobiły szpachlę. W każdym razie ten produkt bardzo fajnie mi się sprawdził, wiem, nie zużyłam do końca, ale jakbyście spojrzały z innej strony, to tak naprawdę to już prawie jest do końca, bo to bardziej ścianki się zamalowały niż na dole. Żeby z niego już pod koniec korzystać, to nie robiłam tego pompeczką, jak Bozia przekazała. Ta pompka jedyna co to trochę się brudziła, ale to nie jest jakiś wielki problem, tylko już na koniec musiałam go odkręcać i po prostu tą szpatułką sobie, wiecie, paciać. Bardzo fajny kolor dla bladziochów, jeśli szukacie podkładu, który nie ma żółtej tonacji, żółtych podtonów, ponieważ wiele z produktów, z tego co widzę teraz, do naszej słowiańskiej urody jest dedykowanych właśnie, że mają żółte odcienie. Niekoniecznie beżowe, nie oliwkowe, tylko żółte albo bardzo różowe. Ten bym powiedziała, że jest w miarę neutralny, ale bardziej idący w tą różową stronę. Natomiast mi taka kolorystyka też pasuje. Używam co prawda często też żółtych, ale lekko żółtych tylko, nie za mocno podtonów, ponieważ one fajnie niwelują zaczerwienienia przy cerze naczynkowej. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o mój typ cery, o kolor żył, to co powinno być dostosowane, to raczej jestem chłodnym typem.
Więc bardziej takie odcienie mi pasują i to jest odcień 40 Light Ivory, polecam Wam. To, czego Wam nie polecam, to odcienia 47 chyba, tak? Nie pamiętam nazwy, Neutral on był, nie pamiętam, ale 47 chyba numerek, bo to była pomarańcza tragedia. Podkład jest świetny, zarąbisty, jeden z moich ulubionych, w top 3 albo 4, ciężko mi powiedzieć, no ale gdzieś tam na pudle, bo nie przeciąża tej skóry, nie obciąża, nie widać suchych skórek, jest nawilżający, a przy tym bardzo, bardzo, bardzo ładnie kryjący. I ostatnie trzy produkty, o których chcę wspomnieć. Skoro mówiliśmy o podkładzie, no to też powiem o podkładzie AA. My Beauty Power z witaminą C, rozświetlający podkład, naturalny blask. Ja mam odcień 01 Vanilla, no i to właśnie po odcieniu możecie się domyślić, że to już jest z żółtymi tonami i on jest stricte żółty. W sensie dosyć mocno przy takim blaciochu jak ja, przy podtonach chłodnych, znaczy od tonacji chłodnej, no to jednak ta żółć jest za mocna, także on się u mnie do końca nie sprawdził. To jest podkład, który wyglądał rewelacyjnie tuż po aplikacji, bo robiłam test tego podkładu na kanale, tutaj Wam podlinkuję. Już zdradziłam kolejne kosmetyki i wyglądał na pierwszy rzut spoko, natomiast później on od tej twarzy się jakby odklejał, kolorystyka nie ta, koniec końców go nie zużyłam, to jest zużyte może 1/3 opakowania i chyba nawet na wakacje, bo on 6 miesięcy jest ważny, więc jego przydatność się skończyła we wrześniu zeszłego roku, także już bye bye. I dwa produkty, które są ulubieńcami, jeden z zeszłego roku, a drugi chyba sprzed właśnie 2 lat, to najpierw ten sprzed 2 lat, to jest od Eveline Micro Size Brow Pencil, czyli kredka do brwi, z którą się od 2 lat nie odstaje, uwielbiam za ten grzebyczek, z drugiej strony za kredkę automatyczną, która nie jest ani za twarda, ani za miękka. Jedyne co, to po drodze przez te 2 lata zmieniłam odcień, bo na początku kupowałam 3, czyli dark brown, natomiast to były bardzo ciemne brwi i takie mocne, mocno wyrysowane, więc już od tego odeszłam, żeby nie wyglądać jak Breżniew, a w niektórych filmikach, powiedzcie szczerze, tak wyglądałam niestety. Więc teraz kupuję odcień 2 i to jest soft brown i też bardzo ładnie wygląda, pomimo że jestem, no kiedyś byłam brunetką, teraz bardziej może jeszcze, czy dalej jestem brunetka, ale taka już jaśniejsza. Więc fajnie się wpasował. No i ulubieniec zeszłego roku ponownie Claressa, o którym też mówiłam w ulubieńcach właśnie kosmetycznych, ale tych kolorówka 2022. Także tutaj Wam ten filmik podlinkuję, bo to już był właśnie z makijażowymi ulubieńcami. Żel do brwi True Glue. Rewelacja. Najlepszy, powiem Wam, zdradzę Wam, że teraz używam mojego ex-ulubieńca, bo kiedyś Wam mówiłam o nim chyba w ulubieńcach. Chyba był w ulubieńcach. No na pewno długo z niego korzystałam, bo to już jest chyba moje drugie opakowanie, tak na pewno. Drugie opakowanie, czyli żel od Eveline. Nie pamiętam nazwy, ale ten taki bezbarwny, bo kiedyś używałam też tych z kolorem, ale ten bezbarwny był fajniejszy. Nie, ja już go nie lubię. Już po prostu ten tak wyparł mi ten żel z Eveline, że tamten już jest słaby nawet na tle tego, tak zauważyłam. Nieduża ilość, jak beton, mógł beton macie na brwiach. Rewelacja, polecam. Dobrze kochani, ja się strasznie rozgadałam, widzę, że ten filmik też będzie długi, może nie tak jak ten modowy, który niedawno się pojawił na kanale, czy też ostatnio, ale mimo wszystko długi, także co? Kciuk w górę, jeśli się podobało, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to ja nie wiem, co ty robisz po tej drugiej stronie ekranu, natychmiast teraz pauza, kliknij subskrypcję i kliknij dzwoneczek, bo wtedy będziesz mieć powiadomienia o każdym filmiku, a kiedyś 2 razy w tygodniu, teraz raz w tygodniu te filmy się u mnie pojawiają, ponieważ jeżeli mnie nie oglądasz dłużej, nie wiesz, wróciłam na etat, mam 2 dzieci i teraz ciężej jest z tym czasem, natomiast jestem z Wami raz w tygodniu na YouTubie, na Instagramie jestem, byłam codziennie, od tego roku też chciałam to zmienić i będę tak z 3 razy w tygodniu, natomiast staram się gdzieś na stories częściej mówić, albo i nie. Różnie to wychodzi, w każdym razie na Instagramie jestem częściej, na Instagramie macie bardzo duży content modowy, bo w tą stronę idę i pokazuję Wam rozwiązania do szafy kapsułowej, pokazuję Wam stylizację, prawie co każdy post. Więc jeżeli lubisz modę, to zapraszam właśnie na Instagram, co jakiś czas też tam są kosmetyki. Natomiast jeżeli jesteś głównie tutaj dla mnie dla kosmetyków, albo chcesz być głównie dla kosmetyków, no to koniecznie zasubskrybuj kanał YouTube'owy, ponieważ tutaj głównie o kosmetykach mowa. Ja już się z Wami żegnam, życzę miłego dnia i dajcie koniecznie znać, na jakie kolejne filmy czekacie, co byście chciały obejrzeć. Buźka, pa!